Praca naukowców to sztuka wzlotów i upadków. My oczywiście skupiamy się głównie na wzlotach. Zapraszam na wiadomości naukowe. W dzisiejszym odcinku technologie wysokich lotów, robot do zadań specjalnych oraz innowacyjna metoda leczenia oparzeń. Zaczynamy od zagadki. Czy wiecie, ile razy można poddać szkło recyklingowi? A. Około 10 razy, B. Około 200 razy, a może C. Nieskończenie wiele razy. Odpowiedź już za kilka chwil. Pewien student z Leicester użył całkiem poważnej matematyki, aby rozwiązać nieco mniej poważny problem. Obliczył, że Pinokio mógłby skłamać najwyżej 13 razy. Jeżeli nos Pinokia wydłużałby się dwukrotnie za każdym razem, gdy ten kłamał, to w końcu osiągnąłby długość około 100 metrów i złamałby drewnianej kukiełce kark. 3, 2, 1, lecimy. A kiedy już zbijemy się w przestworza, musimy szybko i bezpiecznie dolecieć do celu. Wiele zależy od umiejętności pilota, ale też od kondycji samolotu. Dlatego na Politechnice Rzeszowskiej najlepsi inżynierowie pracują nad nowymi rozwiązaniami w konstrukcji statków powietrznych. Nasze badania naukowe dotyczą nowych materiałów i technologii do zastosowań w produkcji elementów silnika, podwozia czy poszycia samolotu. Dzięki temu samoloty mogą być lżejsze, bardziej wytrzymałe i bardziej bezpieczne. Ciekawym pomysłem jest na przykład inteligentne poszycie, w którym można umieścić czujniki wykrywające usterki. Informacja o nich trafia do komputera, który analizuje dane, ustala rodzaj uszkodzenia i podpowiada, jak rozwiązać problem. Pozostaje tylko życzyć szerokich i bezpiecznych lotów. TRM, czyli taktyczny robot miotany. Mały, przypominający hantlę, wstrząsoodporny i bardzo zwinny. Potrafi niepostrzeżenie przemknąć i zbadać trudno dostępne oraz niebezpieczne miejsca. Służy do rzucania. Wyposażony w kamerę i mikrofon dokonuje niezwykle dyskretnych inspekcji. U osób ciężko i rozlegle poparzonych często lekarze nie mają skąd pobrać zdrowej skóry do przeszczepu. Wtedy hoduje się sztucznie komórki i rozpyla na ranie. Niestety pokrywają one ją nierównomiernie i terapia nie zawsze jest skuteczna. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN pracuje nad nową metodą hodowli sztucznej skóry. Naukową nowością naszego projektu jest otrzymanie podłoży ułatwiających lub umożliwiających hodowlę arkuszy skóry stosowanych w leczeniu oparzeń i trudnogojących się ran. Arkusze będzie można nanieść bezpośrednio na uszkodzoną skórę, a to znacznie przyspieszy gojenie się ran. Czy znacie już odpowiedź na naszą zagadkę? Prawidłowa odpowiedź to C. Szkło można przetwarzać nieskończenie wiele razy, pod warunkiem, że używa się do tego procesu tylko czystego szkła, jasnego, brązowego albo zielonego. W tych wiadomościach naukowych to już wszystko. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.